7-Eleven. With all your courage, trust in your friends and you can win. No matter what the weather, it's sunny in our hearts. Kick off, the passes fly like lightning. Good ball, the tension's so exciting. We'll do our best together until the game is won. When we're together, we practice to be strong. People put us down, saying we're the underdogs. The road to the final is long and hard, but none of these things matter when we score a goal. Hey! Stand up if you love football. Our passion for football shines like lightning. Stand up if you love football. Never give up until the final whistle. Stand up if you love football. Inazuma 11. Inazuma, hey! Inazuma, here we go. Skończyłeś już przynudzać? Gdy mnie już stąd wyprowadzą, nacieszcie się ile tylko można tą waszą durną piłeczką. Ale pomyślcie. Skoro mnie aresztowano, to co się stanie z waszymi rodzinami? Tak. Rozumiem. Tak. Jasne, zrozumiałam. Silvio, jak się czuje trener Hillman? Sprawa jest poważniejsza niż przypuszczali. Operacja się jeszcze nie skończyła. Rozumiem. Trener Hillman, słuchajcie, w tej chwili toczy swoją własną bitwę. Natomiast my musimy dokończyć naszą. Dlatego wygrajmy ten mecz za wszelką cenę. Tak! Kontratak Królestwa Piłki Nożnej! Trwa pierwszy półfinał Międzynarodowego Pucharu Strefy Futbolu. Przed chwilą zakończyła się pierwsza połowa. Królestwo dzięki bramce Makarowingo prowadzi 1-0. Jaki rozwój wypadków czeka nas w drugiej połowie? Poza tym ciekawe, jaki wpływ na drużynę Królestwa i na cały mecz będzie mieć aresztowanie trenera Garshilda. Do zespołu powrócił natomiast w dramatycznych okolicznościach trener Leo Samos. Sędzia został wymieniony, a także Inazuma Japan przeprowadza zmianę. Dragonfly wchodzi w miejsce Hopsa. Trener wymienił napastników. Wydaje mi się, że ma to na celu zmianę rytmu ich ataku. Dzisiejsza przegrana oznacza dla nich koniec. Jakby nie patrzeć, walczą o miejsce w finale. Robingo, pokażcie nam wreszcie waszą prawdziwą piłkę. A zatem zaczynamy drugą połowę przy piłce Królestwa. Zobaczmy, co potrafisz. Sharp rusza do Robingo. Podanie do Carvalho. Pytanie, jaki styl gry zaprezentuje Królestwo pod wodzą nowego trenera? Robingo. Ciągle podają. Mają zamiar w ogóle atakować? Dlaczego grają w ten sposób, skoro Garshilda zgarnęła policja? W tej połowie Królestwo przesunęło ciężar gry do strefy defensywnej. Robingo, czy to ma być ta wasza prawdziwa piłka? Co to ma być? Dlaczego? Ich trenera aresztowano, więc nie muszą się już dłużej krępować. Czy tylko mi się wydaje, że ruszają się gorzej niż w pierwszej połowie? Hej, no dalej! Braciszku, co to za grymas? Przecież to żałosne. Skoro macie już Garshilda z głowy, miałem nadzieję, że wreszcie nam pokażecie, jak się naprawdę gra w piłkę. Robingo! Mhm.
Teraz nie mogę podawać. Niesamowite! Stoutenberg odebrał piłkę Makowi Robingo! Teraz zobaczysz, jak gra Inazuma! Stoutenberg zmierza z piłką do strefy obronnej Królestwa! Czy pokusi się o zdobycie gola? Obrońca Carlos Lagarto dał się łatwo ograć! Zresztą nie błyszczy dzisiaj zagraniami! Przecież to miała być frajda! Piłka miała być przyjemna! Sam przecież mówiłeś, że im człowiek szczęśliwszy, tym lepiej gra! Prawda? Grobowa! Bestia! Plus jeden! Chwyt Capoeiry! Udało im się! Inazuma wyrównuje w pierwszych minutach drugiej połowy! To było genialne! Ich gromowa bestia jest teraz naprawdę potężna! Robingo, co się stało? Gracie o wiele gorzej niż dotychczas. Przecież detektyw Smith powiedział, że nie musicie się już wcale przejmować Garshieldem. To oznacza, że nie ma już nikogo, kto mógłby was szantażować albo zagrażać. Nie w tym rzecz. Owszem, policja może i zabrała trenera Garshielda na przesłuchanie. Ale to nie rozwiązuje problemu. Wybacz, ale nie rozumiem. On chce powiedzieć, że nasze rodziny pracują w fabrykach Garshielda. Jeśli Garshield trafi do więzienia, wtedy oni wszyscy stracą jedyne źródło utrzymania. Ciężko pracowaliśmy, by pobić ten wspaniały piłkarski rekord i żeby naszym rodzinom żyło się łatwiej. Jednak chyba przysporzyliśmy im tylko więcej problemów. Wprawdzie możemy teraz grać w piłkę tak, jak chcemy, ale czy jest to najlepsze rozwiązanie? Gdybyśmy posłuchali Garshielda, nasze rodziny byłyby bezpieczne. Z tego, co widzę, po prostu nic nie rozumiecie i tyle. A niby dlaczego rozumiesz lepiej? Los zapewne nie raz podsyłał ci okazje, których nie musiałeś wykorzystywać. Co ty w ogóle o nas wiesz? Co tam u twojej rodziny? U mojej? Ja też mam rodzeństwo. Jestem najstarszy i wiem, że bardzo za mną tęsknią. A nie ma mnie już długo. Ale pozwolili mi tu przyjechać, mimo iż wiedzieli, że czeka nas rozłąka. Wiesz dlaczego? Ponieważ tego chcieli. Woleli oglądać, jak gram, niż patrzeć, jak siedzę w domu. Dzisiaj daję tutaj z siebie wszystko i to właśnie głównie dzięki nim. Robingo, twoja rodzina czuje dokładnie to samo. Wysłali cię na ten turniej, ponieważ chcą, żebyś grał w piłkę. I pragną ci kibicować z całych sił. Chcę, żeby mój brat grał super fajnie w piłkę, ponieważ jest super fajny! Czy to moja? Tak, to chyba ona. No dalej, braciszku! Zdaje się, Carlos, że nie myśleliśmy racjonalnie. Nasze rodziny żegnały się z nami z uśmiechami na ustach. Bo chciały zobaczyć nasz piłkarski talent w akcji, nie sądzisz? Tak. No dobra! A teraz pokażmy wreszcie, jak Królestwo gra w piłkę! Tak! Chyba wcale nie musiałem się odzywać. Nie wywołuj wilka z lasu, jakby powiedział nasz znajomy. Nasza obrona będzie teraz mieć sporo roboty. Naprawdę bardzo ci dziękuję. Teraz możemy wreszcie walczyć z prawdziwym Królestwem. Chłopaki! Pokażmy im w takim razie prawdziwego ducha Inazumy Japan! Tak! Mamy jednobramkowy remis, a grę będzie wznawiać Królestwo. Która z drużyn jako pierwsza znów obejmie prowadzenie? Co mu jest? Dlaczego tak się dziwnie rusza?
Robingo najwyraźniej zaczął tańczyć. Co on wyprawia? Zupełnie jakby tańczył z piłką. Królestwa zaczęli grać zupełnie inaczej. W przeciwieństwie do zachowawczego stylu sprzed kilku chwil, przebijają się teraz przez defensywę rywali dzięki indywidualnym rajdom i popisom. Tak właśnie wygląda piłka nożna w wykonaniu królestwa. Tynący atak! Super Elastico! Jak on? Domingo! Robingo, strzelaj! Cios szamby! Wersja druga! Wymiarowa ręka! Plus dwa! Mamy bramkę! Królestwo po raz kolejny wychodzi na prowadzenie! Samby rozwinął się niewyobrażalnie. Mgła spowijająca serca Brazylijczyków nareszcie ustąpiła i wstąpiła w nich zupełnie nowa energia. Wyciągnęli z przeciwników to, co najlepsze. Cały Mark Evans, prawda, dziewczyny? Prawda. Słuchajcie, to nie pora na beztroskie pogaduszki. Rywal strzelił nam bramkę. Czy choć trochę was to nie martwi? Spokojnie, Willy, bez paniki, wszystko będzie dobrze. Tak, dopóki mamy Marka w składzie, nie ma się co martwić. Na pewno coś wymyśli i wygramy ten mecz. Pokonał wymiarową rękę z taką łatwością. Więc tak wygląda wasza prawdziwa siła. Nic dziwnego zatem, że jesteś królem strzelców. To był fantastyczny strzał i naprawdę nie mogę się już doczekać następnych. Teraz, kiedy zaczęliśmy grać na serio, nie będziecie mieć z nami najmniejszych szans. Trwa druga połowa meczu, a królestwo prowadzi jedną bramką. Super Elastico! Napór królestwa rośnie i Nazoma została mocno zepchnięta do defensywy. Królestwo kontroluje piłkę i cały mecz. To się właśnie nazywa piłka po królewsku. Jesteście geniuszami piłki nożnej. Nie widziałem jeszcze nigdy tak silnej drużyny. Ale wam kibicują wasze rodziny. Natomiast my mamy swój powód, dla którego nie możemy przegrać. Trener Hillman tak długo ukrywał swoją chorobę, żebyśmy tylko mogli skupić się na grze. Chciał zobaczyć nas na podium, jak gramy wielką piłkę. Z łatwością to obronię. Ostrze meteoru! Wersja druga! Chwyt capoeiry! Jazda! Dobra! Łączymy się z tobą myślami, trenerze. Zobaczy pogromca! Wersja trzecia! Ognista śruba plus dwa! Chwyt capoeiry! Teraz! I Nazoma strzela wyrównującą bramkę! Frost podał do Blaze'a i Dragonfly'a! I razem odpalili swojego potężnego kombosa! Rany! Łańcuchowa kombinacja strzałów dla wzmocnienia prędkości uderzenia! Rewelacja! Hej, Kevin, Axel, Sean! To było genialne!
Cios samby, wersja druga! Wygląda na to, że ich bramkarz też zrobił spore postępy. Cóż za wyjątkowo ciekawe spotkanie. Obie drużyny co chwila przeprowadzają ataki bądź kontrataki. Nie wiadomo jednak, kto strzeli zwycięskiego gola Inazuma Japan czy Królestwo. Wygrajmy to. Tak! Hej, mecz się jeszcze nie skończył. Tak! Fascynujący mecz. Tak, i wygląda na to, że chłopaki świetnie się bawią. Właśnie. Za kilka chwil ostatni gwizdek, więc ta drużyna, która teraz strzeli gola, wygra mecz. Dziś ostatnia bramka będzie moja. Toczący klik! Robingo! A teraz nasza super taktyka. Fala Amazonki! Nie pozwolę wam! Spójrzcie na Robingo! Przemknął między Sharpem a Samfordem i jest z awansem sam na sam! Ma idealną okazję! Dla mojej rodziny. Dla wszystkich naszych kibiców. Także dla nas. Cios szamby! Wersja trzecia! Rozwinął ten strzał jeszcze bardziej. Uważaj, Mark! Nie strzelisz! Obronię to! Wymiarowa ręka plus dwa! Nie strzelicie! Nie pozwolę wam, choćby nie wiem co! Próżniowy atak! Wersja druga! Zablokował! Zablokował to! Musimy wygrać dla trenera Hillmana! Pokażmy im efekty naszych treningów! Wersja trzecia! Leć! Padnij do tej bramki! Mamy gola! Inazuma wreszcie obejmuje prowadzenie! Nie stałoby się tak, gdyby nie świetna gra w obronie Archera Hawkinsa. I oto ostatni gwizdek! Inazuma Japan w ostatnich chwilach odwraca losy spotkania i zapewnia sobie miejsce w wielkim finale. Wygraliśmy. Wygraliśmy, panie trenerze. Archer! Ale Jad! Tak! 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 To nie sen, naprawdę boli. Pokonaliśmy ich. Nie wierzę, że zagramy w finale. No stary, znaczy się Mark. Nasze gratulacje. Graliście dzisiaj fenomenalnie i po prostu zasłużyliście na finał. Naprawdę dobra robota. Dziękuję. Nie, Mark, to my powinniśmy podziękować wam. Cieszę się, że w półfinale trafiliśmy właśnie na was. Dzięki, Thor. Cały czas słyszę tutaj twoje słowa. Dobrze. Nieważne, jak w życiu będzie ciężko. Ja zawsze będę grać w swoim stylu. Bardzo ci za to dziękuję. Następnym razem nauczysz mnie samby, dobra? Pokażę ją mojemu rodzeństwu. Będą zachwyceni. Pewnie. Powiedz kiedy. Operacja się udała. Przecież to wspaniała wiadomość.
ale... Był bardzo długo pod narkozą, co mocno wyczerpało organizm i lekarze trochę się martwią o jego stan. I nie mają pewności, kiedy może odzyskać przytomność. Trenerze Hillman. Trenerze Hillman. Udało się nam. Wygraliśmy. A teraz twoja kolej. Tobie też się uda. Podajemy najnowsze informacje. W pierwszym półfinale Pucharu Strefy Futbolu japońska Inazuma pokonała brazylijskie królestwo i zapewniła sobie miejsce w finale. I oto właśnie nadchodzi kres tego całego zła, które wyrządziłeś. Co się dzieje? Droga jest zamknięta? Tyle, że nikt mnie o tym nie poinformował. Pięknie. Jest inna droga? Tak, jest objazd, ale musimy się sporo cofnąć. Inazuma jest w finale. Natomiast w drugim półfinale giganciki zmierzą się z Orfeuszem. Na kogo więc trafimy? Oglądajcie kolejny odcinek jedenastki Inazumy. Zdumiewające giganciki. Ale będzie się działo. Wersja polska SDI Media Polska na zlecenie TVP ABC. Reżyseria Janusz Dąbrowski. Dialogi Krzysztof Pieszak. W wersji polskiej udział wzięli Miłosz Konkel, Kamil Kula, Robert Kuraś, Julia Kunikowska, Rafał Fudalej, Beata Wyrąbkiewicz, Maksymilian Rogacki, Krzysztof Plewakosz-Czerwiński, Klaudiusz Kaufmann, Katarzyna Łaska, Jakub Mróz, Milena Suszyńska i inni.